Hej, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, 13 listopada bodajże. Od czwartku mam wolne, ale jakoś nie mogłam się zabrać do tego nagrywania, dlatego dopiero dzisiaj się do Was odzywam. I tak stwierdziłam, że nagram vloga, bo nie chce mi się rozkładać tych wszystkich lamp i tak dalej. Także tak na luzie. I ogólnie zaczęła się już zima, zaraz Wam pokażę widok z okna. Zima to jest jak dla mnie najgorsza pora roku. Po prostu nie cierpię jej i jak sobie pomyślę, że zaraz się zacznie to czekanie na autobusy na przystanku. Trzeba będzie marznąć, czekając na te autobusy, to po prostu... no aż mi się źle robi. Nienawidzę zimy. Nie wiem jak Wy, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie zimę, czy nie. Ale ja po prostu za nią nie przepadam. Taki mamy widok z okna. Nawet mi trochę szyba zaparowała. Także widzicie, że już się zaczęła zima na całego po prostu. Nienawidzę zimy. Uwielbiam lato i wiosnę, a zima to już nawet nie będę o niej mówić. Ogólnie mam jeszcze takie jedno pytanie do Was. Czy chcecie, żebym nagrywała vlogmasy? Ale od razu mówię, że nie będą to vlogmasy codzienne, tylko po prostu bym wrzucała co kilka dni, bo codziennie to raczej bym się nie wyrobiła, także jeżeli chcecie, to dawajcie znać w komentarzach, bo chciałabym w tym roku w sumie trochę ponagrywać, ponieważ w tamtym w ogóle vlogmasów nie było, także byłyby one takie co kilkudniowe. I od razu mówię, że byłyby one takie gadane, czyli bym opowiadała, co u mnie się dzieje i tak dalej. Także jeżeli chcecie, to dawajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to będę nagrywała. To oczywiście zależy od Was, bo jak będą Was one nudzić, to nie będę ich nagrywała. Chociaż co kilka dni to myślę, że Was nie zanudzą. No, także chciałabym w sumie wprowadzić tą serię vlogmasów na kanał, bo to jest jednak taki... fajny czas do nagrywania tych vlogów, także koniecznie mi dajcie znać. Ostatnio we vlogu Wam wspominałam o egzaminie na prawo jazdy i niestety nie udało mi się zdać za pierwszym. Oblałam na takiej rzeczy, która zawsze mi wychodziła, także byłam na siebie bardzo zła i miałam taką jednodniową depresję, ale już mi przeszło i myślę, że nawet jak nie zdam za drugim, czy zdam dopiero potem, to nic się nie stanie, bo wiem, że niektórzy zdają nawet po 10 razy, a to nie znaczy, że ktoś jest złym kierowcą, także nie będę się z tego powodu przejmowała, tylko szkoda trochę pieniędzy, wiadomo, bo to kosztuje i moim zdaniem to jest trochę zdzierstwo, że egzamin kosztuje aż 140 zł, także możecie sobie wyobrazić, jak ktoś zdaje po 10 razy, to jest niezła suma, także tylko tego mi szkoda pieniędzy, no i oczywiście tego, że opuszczam lekcje w szkole, bo jednak to jest klasa maturalna i trzeba chodzić na te lekcje, dlatego mam nadzieję, że uda mi się za drugim zdać, a jak nie, to trudno. Trzymajcie kciuki i tym razem nie będę Wam już mówiła dokładnego terminu, bo ostatnio mówiłam wszystkim, kiedy mam egzamin i mi nie poszło. Także może teraz, jak nie będę nikomu mówić, to mi pójdzie. Zobaczymy. W tygodniu mam też zamiar sobie zamówić program do montowania nowy i mam nadzieję, że teraz filmiki będą tak lepiej zmontowane, bo mam dużo pomysłów na różne filmy, a nie mogę po prostu ich zrealizować ze względu na to, że nie mam na razie dobrego programu do montowania. Także jak przyjdzie mi ten program, to mam nadzieję, że zrealizuję te pomysły i po prostu będzie on dobrze działał na moim laptopie, bo niektóre programy to się ścinają i tak dalej, ale mam nadzieję, że ten będzie dobrze chodził. Zobaczymy, jak to będzie i mam nadzieję, że ten zakup się mi opłaci. Jeżeli chodzi o tę książkę, którą ostatnio zaczęłam czytać, to powoli ją kończę, także mam nadzieję, że za niedługo recenzja pojawi się na blogu. Nie wiem, czy będę robiła recenzję na kanale, chociaż może wspomnę o niej w jakichś ulubieńcach, jeszcze zobaczę, ale na blogu na pewno ta recenzja się pojawi. Także kto czeka, to mówię, że będzie ta recenzja, bo tam już się ktoś pytał. I ogólnie, jeżeli chodzi o te vlogmasy, to tak jak mówiłam, dawajcie mi znać w komentarzach. I to by było chyba na tyle. Chciałam tylko tak krótko wspomnieć, co u mnie się dzieje. Właśnie chciałam jeszcze Wam podziękować, bo jest już Was ponad 12 tysięcy, prawie 12 300. Nie wiem naprawdę skąd się bierzecie, ale dla mnie to jest mega duża liczba. Chociaż dla niektórych może mała, bo nagrywam już w sumie prawie rok i 4 miesiące. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Tak, rok i 4 miesiące nagrywam, coś takiego. Także za niedługo będzie 1,5 roku, wow, ale to leci masakra. Nie wiecie nawet, jak mi ten czas leci, to jest po prostu coś strasznego. Przed chwilą miałam 17 lat, teraz mam 18 lat. Przed chwilą był półmetek, za chwilę będzie studniówka, a po studniówce będzie matura i koniec szkoły. Ja w to nie wierzę po prostu. To jest chyba jakiś sen. Naprawdę nie wiem, czemu ten czas tak leci, ale z jednej strony mnie to trochę przeraża. Także naprawdę jestem w szoku. No i to by było na tyle w tym vlogu, tak jak mówię, taki krótki. Dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie te kilkudniowe vlogmasy, czy nie. No i to by było na tyle. Wpadajcie na grupę na Facebooku, bo jest Was tam mało. Na Snapa, na Instagrama i na bloga oczywiście. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!